Nabożeństwo jubileuszowe odbyło się w kościele parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Jastrowiu. Dzisiaj gromadzimy się na tej Eucharystii, aby dziękować Panu Bogu za jubileusz. Nadleśnictwo Jastrowie powstało w lutym 1953 roku. Obejmowało miejskie lasy oraz nadleśnictwo Płetnica i Trzebieżki. Na początku jednostka była w strukturach Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku i rejonu leśnego w Wałczu. W 1978 roku wraz z 11 innymi nadleśnictwami weszła do nowo utworzonego zarządu okręgowego Lasów Państwowych w Pile. Początki nie były łatwe. Jak przyszedłem do nadleśnictwa Jastrowie, to praca polegała na tym, biurowa, bo wtedy byłem w biurze zatrudniony, że liczyliśmy na liczydle. Dzisiaj jest to niewyobrażalne. W latach 70. leśnicy musieli zmagać się na szczęście skutecznie z plagą uciążliwych motyli, brudnicy mniszki. Owady te niszczyły igły drzew, zwłaszcza sosnowych i świerkowych. Uczyliśmy się zwalczać tą mniszkę przy pomocy samolotów. Nie? No dzisiaj to już jest technika na wyższym poziomie, ale wtedy jeszcze flagowaliśmy lasy na przykład, czy balonami naprowadzali samoloty. Dzisiaj to są GPS-y, także wiele rzeczy się nauczyłem. Obecnie nadleśnictwo Jastrowie zarządza lasami o powierzchni ponad 18 tysięcy hektarów. Obszar nadleśnictwa to dwa duże kompleksy leśne stanowiące 98% powierzchni leśnej leżącej między rzekami Piławą a Gwdą. A czym wyróżnia się na tle innych nadleśnictw? Dwupiętrowymi drzewostanami na gruntach porolnych, ale jednocześnie obszarami przyrodniczymi. Wielkopolską Doliną Różycy, Diablim Skokiem i również obszarami przy samym mieście Jastrowie, które są piękne pod względem turystycznego zagospodarowania. Podczas dzisiejszej uroczystości Nadleśnictwo Jastrowie nadano sztandar ufundowany przez nadleśnictwa wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, gminę i miasto Jastrowie oraz powiat złotowski. Sztandar jest symbolem zaangażowania leśników jastrowskich w pracę na rzecz lasów państwowych i lokalnej społeczności.